Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, zobaczcie. Wczoraj kręciłem film o tym ulu, który najsłabiej mi wyszedł z zimy, dlatego że tu w tej płycie jest, tą płytą jest zatkana olbrzymia dziura i zdjęciu niepokoił te pszczoły. One wychodziły podczas zimowli z kłębu. Wybierał, osłabły. No i resztę wiecie z poprzedniego filmiku. Zobaczcie. Dlaczego te pszczoły? Chciałem wam opowiedzieć. Dlatego te pszczoły no wiszą tutaj takimi brudami na zewnątrz. Z prostej przyczyny. W ulu jest za gorąco. Na noc, jak się robi chłodno, wchodzą te pszczoły. A w tej chwili wyszły sobie i siedzą bezczynnie. Nie ma pożytku, więc pszczoła nie lata na ten pożytek. Gdzieś tam marginalnie, słuchajcie, coś się dzieje. Ale te pszczoły, które przylatują, no to nie widać, żeby nosiły jakiś pyłek. Ale patrzcie, jakie to są pszczoły. Jest im za gorąco, nadmiar pszczoły wychodzi, ale zasłaniają i tak wylot. I wentylacja jest w olbrzymim stopniu utrudniona. Gdyby nie zostawiały tego wylotu, wentylacja by była lepsza. Wszystkie sobie buczą wentylatorki tutaj i starają się tam wydmuchać troszeczkę tego powietrza, wymieszać te gazy ulowe. Przez to, jak sobie teraz stoję jakiś metr od tego wylotu, no to przepięknie pachnie atmosferą właśnie ula. Jest to powietrze zdrowotne. Co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Powiększyć kubaturę ula. Niektórzy pszczelarze powiedzą, no to otwórz tą zasuwkę w dennicy. Będzie prawidłowa wentylacja. No moim zdaniem nie. Prawidłowa wentylacja jest wtedy, kiedy pszczoły sobie ją same robią. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że w barciach na przykład jest niewielki otwór, jest dziura, a pszczoły dają radę i żyją. Więc nie będę poprawiał matki natury. Po prostu zaraz pójdę do magazynu i wrzucę im kolejny korpus. Tym sposobem powiększę kubaturę ula i te pszczoły będą miały gdzie się podziać. Wylot się odetka i wtedy nastąpi lepsza wentylacja. Ja już tak robiłem i to działało. Zobaczcie, jakie śliczne te pszczółki. Ładne. Tu jest właśnie wylot. I zobaczcie, jak mają ciasno. Łobuzy jedne. Stanąłem troszeczkę tutaj z boku. Dozorientuję te pszczoły, które z pola wracają. Coś tam sobie noszą. Coś noszą, ale nie ma pyłku. A tu mam, słuchajcie, odkład, który zrobiłem dwuramkowy. Już skubane. Wymagają poszerzenia, bo zobaczcie, robią tutaj dziką zabudowę do zatworu. Pogrubiły tą ramę. No i trzeba też tutaj zadziałać. W tej chwili odkład dwuramkowy obsiada 5 rameczek. Ładnie, nie? Jeżeli chcesz robić odkłady dwuramkowe, żeby bardzo szybko uzyskiwały siłę i żeby jeszcze z tego odkładu wziąć nadstawkę na przykład miodu na koniec sezonu, to nie wstawiaj im węzy, tylko dawaj im susz.
Najlepiej takie ramki z magazynu, słuchajcie, które są po prostu po miodobraniu. Czyli są odwirowane i są skaleczone, tak? Bo tam odsklepiamy. Te pszczoły bardzo chętnie naprawiają takie konstrukcje i o wiele mniej wysiłku energetycznego je to kosztuje w porównaniu do odciągnięcia całych plastrów z węzy, żeby po prostu szybciutko, słuchajcie, poszerzać swoją kolonię. A jak nie masz takich, to stosuj bardzo grubą węzę. Nie taką jak, wiecie, serwetka, tylko naprawdę starajcie się kupować grubą węzę. Ja znam fajnego producenta takiej grubej węzy. To jest pan Kubik. Pana Kubika, słuchajcie, namierzycie w Śląskim Związku Pszczelarskim. Jaka to miejscowość jest? No nie wiem, czy się teraz nie pomylę, ale chyba Przeczyce. Przeczyce koło Siewierza. Ale tu się mogę trochę machnąć, bo nie pamiętam adresu. Ale od niego próbowałem właśnie taką grubą węzę. I rewelacyjnie właśnie do odkładów się to nadaje. Natomiast do takich dużych rodzin produkcyjnych, gdzie tam jest strasznie duży potencjał, bo pszczoły mają dużą siłę i pszczół, które wypacają wosk, jest bardzo, bardzo dużo, trzeba dawać węzę. Oczywiście mówię tu za każdym razem o naturalnej węzie, bez żadnych domieszek chemicznych i tak dalej, najlepiej swojej produkcji, z pozyskanego swojego dziewiczego wosku, ale taką prawie przezroczystą. Czyli do słabych rodzin gruba węza, do silnych, no taka symboliczna. W tamtym roku, słuchajcie, w tych ramkach była kolonia szerszeni. Ja to celowo, słuchajcie, to zostawiłem właśnie w ten sposób. Tutaj było ich gniazdo, żeby zobaczyć, co się stanie. Po prostu zima, warunki atmosferyczne, różne inne rzeczy. Co się stanie? No co się stało? Jedyne co, to tu słońce zadziałało póki co. Ale to będzie leżeć w dalszym ciągu w ten sposób. To wygląda okropnie. Okropnie to wygląda. Ale jestem ciekawy, co się dalej stanie. Ok, słuchajcie, mam niezbędnik pszczelarza, czyli bluzę. Spowalnicze rękawiczki, dłuto i sobie wziąłem jeszcze miotełkę, bo muszę podnieść korpus z pszczołami i trzeba będzie, że tak powiem, poszerzyć to towarzystwo. O tym ulu mówię, który dzięcioł załatwił. Ja do poszerzenia, słuchajcie, jak nie ma pożytku, to idę sobie na mój magazyn i wyciągam takie ramki, które są pięknie odciągnięte, ale tak nie do końca. I patrzcie, jakie czerwone są. Całe z propolisu. A tutaj, jak się przyjrzycie, jest troszeczkę ciężka ta ramka i wykapuje z niej nakrop, który pszczołom zajumałem. Pozyskuję takie ramki, słuchajcie, od silnych rodzin. Mam tutaj 10 takich ramek. Słodkiem. Co ja teraz zrobię? Ktoś mnie może skrytykować, że podzielę gniazdo, bo podniosę ten górny korpus, gdzie są pszczoły, i ten korpus włożę w środek. Czyli podniosę, krótko mówiąc, ten zielony korpus do góry. Dlaczego tak zrobię? Tu mam czerw, dwie ramki, jest ciepło. Reszta jest miodu, tak? Pszczoły po bokach, tu i tu, robią miód. Z wczorajszego filmiku żeśmy się dowiedzieli, że noszą tu nakrop w miejsce wygryzającej się pszczoły. Czyli ten korpus to jest miodnia. Brakuje mi miejsca na rodnie, bo matka nie mieści się w tym dolnym korpusie i wychodzi na 2-3 ramki tutaj czerwić. Jak się zwolni miejsce na dole, schodzi i w prawdziwej rodni sobie czerwi.
Teraz te słodziutkie ramki, nie wymagające, że tak powiem, wysiłku od pszczół ani dużo pokarmu, żeby je odrobić, tak? Włożę w środek. Co się stanie? Nadmiar pszczoły, która się teraz nudzi niestety. Widzicie? One się nudzą. Wejdzie sobie na te ramki i będzie miała zajęcie. Będzie miała robotę. U góry ciepło, bo pszczoły nie opuszczą tego czerwiu. Będą go wygrzewać. A na dole jest dużo czerwiu. I tu, w tym środkowym korpusie, będzie natychmiast prawidłowa temperatura i bardzo szybko warunki do tego, ponieważ tu jest wypropolisowane, zdezynfekowane, ładne takie rameczki, słuchajcie, patrzcie jak się mienią na czerwono z propolisu, więc moment, matka tu się rozhula, a zapowiada nam się, przynajmniej nam się zapowiada, a czy będzie to nie wiadomo, fajna pogoda do tego, żeby powiększyć, żeby rodzina podjęła prawidłowy rozwój. No więc przystępujemy teraz do działania. No to lecimy z koksem, jak to mówią. Czekajcie, ja sobie tylko, o, zrobię tak, żeby widzieć, czy się nagrywa, ale zapach z tego ula jest po prostu cudowny. Muszę sobie zbudować taki pawilon, w którym będę mógł, znaczy pawilon, zbuduję sobie coś niedużego, żeby właśnie móc korzystać z tej aromaterapii, bo to jest naprawdę uspokajające. To dźwignę, nie wiem, czy tyle dźwignę, może inaczej. Mniej do dźwigania. No to lecimy z koksem. Pamiętajcie, że jak ściągacie korpus pszczołami, żeby go nie kłaść na coś płaskiego, tylko najlepiej na pustą półnadstawkę to odłożyć, żeby te pszczoły nie marnować, żeby nie rozeszły się, a głównie chodzi o matkę. Matka jest najważniejsza. Ja nie mam potrzeby szukać tej matki, czy ona jest na górnym korpusie, czy na dolnym korpusie. Po prostu ja tak robię. Sprawdzę, czy to fajnie widać, co tu się będzie działo. Jedziemy. Pomalutku sobie podważam taki korpus, żeby go odkleić. I teraz go mogę podnieść bez większych ceregieli. O ile go udźwignę. A jest co dźwignąć. Matko. O. Cześć moje pszczółki ukochane. Co robicie? Trudniej tutaj jest dużo. Sprawdzę, czy mają tutaj co jeść na skrajnych ramkach. No nie muszę sprawdzać, nie muszę wyciągać, widzę, że miodu jest potąd. Co teraz robimy? Ej, kochana, żebym cię nie przyczasnął. No, układam sobie teraz te ramki, tak żeby się zgadzały z tymi, co są tam na dole.
Zaraz czerw się wygryzie, słuchajcie. Z górnego i z dolnego korpusu. Pszczoły młodej przybędzie. Okej. No waży to chyba 20 kg. Ocieplenie. Daszek. Po robocie. Voila. Co mamy? Trzy korpusy wielkopolskie. Zaraz te gamonie się zorientują, o co chodzi, bo ten korpus bardzo ładnie pachnie. Nie żadnym tam cukrem, tylko ich robotą. Pszczół robotą. I to towarzystwo zaraz sobie tutaj wejdzie. A tu pan Ślimak. Pan Ślimak, ok. Zobaczcie, jakie mam fajne pszczoły. Odłożyłem cały korpus pszczół na nadstawkę. Nie zostało tutaj ani jednej pszczoły. Czyli zrobiłem to bardzo, bardzo sprawnie. No nie, przepraszam. Jednym się tutaj krzywda stała. Coś ją przycisło. A nie będziemy pozwalali, żeby się tam pszczoła męczyła. Dobrze. Trudno. Jedna ofiara. Jedną pszczołę zepsułem. No, łobuzy. Macie teraz miejsce w chałupie. Proszę tutaj do domu iść. Zobaczcie, jakie mam ładne pszczoły. Chudziny takie troszkę. Ale jest git. Idźcie tam, hop. Bezrobocie zlikwidowane. Zaraz się wezmę do roboty. Słuchajcie, takie ramki z pierzgą. Nie? Czarne. No, nie są jeszcze oczywiście czarne, ale idealnie nadają się na roju łapki. Zostawiacie, słuchajcie, takie zapachowe bodźce. Najlepiej z ramkami, które zostały w miodzie wyrabowane jeszcze przez pszczoły. Dzisiaj tu na przykład pszczoły wyrabowały taką ramkę. To ma tak intensywny zapach, że wystarczy otworzyć ul i tu już się pszczoły kręcą. To jest i oczywiście propolisu dużo. To jest idealna rojołapka. Idealna. Okej, okay, ale patrzcie, mój statyw się kręci niestabilnie. Nie mogę go wbić do ziemi. A chcę zobaczyć tutaj po prostu do tych łobuzów, czy one mają. Czy dobrze się mają. Wałka za 4 zł. Jak kupisz, przynajmniej tak kosztowała. A jest rewelacyjna do zbioru propolisu. Bo takie powałki można sobie, jak już tak pszczoły na koniec lata mocno to tak zakitują. Bierze się tylko do chłodnego miejsca, propolis twardnieje. Dłutem sobie zbierasz propolis. Kurczę, i masz naturalne lekarstwo. No tak to wygląda. Tak to, moi drodzy, wygląda. Propolis. Z takiej powałki winidorowej. Widzicie? Piękna rzecz. Teraz rzucimy się tą do słoiczka. Do tego zalejemy to alkoholem. O stężeniu tam 80%. To stężenie potem troszeczkę spadnie do takiej wartości właśnie leczniczej.
Bo wiedzcie o tym, że zalewanie propolisu wysokoprocentowym spirytusem, nie takim do nalewek, powiem, umniejsza jego właściwości działania. Wieczą się te moje pszczoły już pół godziny chyba. Uchodzę do magazynu i z powrotem i tam kombinuję. I patrzcie, nic się tu nie dzieje złego. Mogę sobie każdą pszczółkę złapać, do klateczki włożyć. Takie grzeczniutkie moje smerfiki małe. Czym je będę poszerzał, słuchajcie, w centrum gniazda. Znaczy w centrum gniazda, to już nie jest gniazdo, tylko nad gniazdo. Daje takie świeżuteńkie, piękne ramony. Ale co jeszcze funduje moim pszczołom? Motywacja. Widzicie? To jest rama przezimowana w magazynie, którą pszczoły sobie przygotowały i zrobiły. Czyli teraz nad gniazdem to będzie. Pszczoły wyjdą tutaj. Zaczną od samego środka. Tu będzie największa temperatura. Przygotować będą miały, znaczy będą przygotowały tutaj matce pole do popisu, czyli do czerwienia, tak? Ale ja im daję tutaj gratis od pszczelarza jedzenie, bo nie mamy pożytku na to, żeby szybciej im to poszło. Podoba wam się to, czy nie? Dobrze robię? Może źle? Dobra, tyle teorii. A zobaczymy, co jest w praktyce. Że tu jest miód i tu jest miód, to wiadomo. Bo zawsze na zabudowę ciepłej na skrajnych ramkach jest miód. Ale co jest w środku? To mnie najbardziej interesuje. Jeżeli w środku jest miód, a może tak być, to jest rewelacja. No i co? Patrzcie, jaka rama tłusta, z pierzgą. To jest naturalne pszczelarstwo. Prawdziwy miód jest przesiany pierzgą. Takie ramki pszczoły powinny mieć do zimowli. No oczywiście, co tu dużo gadać, tu jest full miodu. Ok, nie kopiemy dalej, nie ma sensu. Ja już wiem, co tu jest. Więc sobie teraz muszę zobaczyć, na którym korpusie postawić tą przygotowaną przeze mnie niespodziankę dla pszczół poszerzającą. Muszę tylko podnieść ten korpus. Tam się złapałem i odstawić te pszczoły. No jak ja tego nie potrafię unieść, to albo właśnie przylepiły ramkę i się kantła, ale to ma wagę. To naprawdę ma wagę. Dobra, teraz sprawdzamy kolejny korpus. Ja zaglądam w zasadzie tylko środek gniazda mnie interesuje. No uciekać. Długo wam nie zajmę. No i proszę bardzo, zobaczcie. Piękny czerw. Pszczoły nie są w stresie, bo jedzenia mają. Całą nadstawkę, ale trudni żeście się narobiły. Pięknie. No tu zaryzykuję, odstawię tą ramkę, bo tutaj raczej matka nie będzie biegać. Chociaż tu są larwy świeże, zobaczcie. Tu. Gdzie jest ta kamera? Zobaczcie, świeże larwy. To jest plenna matka.
Dobrze. To zrobimy to tak. Hop. Hop. Jedzonko jest? Jest. Czerw jest? Jest. No jest ciasno. Ciasno w ulu. Cała w czerwiu. Zobaczcie, jaka po prostu plenna matka kraińska. Piękna sprawa. Tu już jest nakrop, słuchajcie. Czyli na tej ramce, co powinno być? Jedzenie. No widzicie? Jest jedzenie. Dużo jedzenia. Bo tyłu robią... Zobaczcie, no i najwięcej tutaj jest oczywiście trutni. Wypasają się łobuzy, warozy na nich nie widać. Ta jest zasklepiona. Widzicie jakiś stres w tych pszczołach? Dobra, to zrobimy krótki szpil. Podniosę ten korpus. Pusty włożę pod niego. Ponieważ tu mam sam miód. Tu mam czerw. Na dole mam czerw. Więc wkładam miejsce do rozwoju. No. Hop. Proszę bardzo. Aż mnie kusi, żeby zobaczyć, co tu jest na dole, ale wiecie, co tam jest na dole? Tam jest wysoka dennica i tam jest dzika zabudowa. Totalnie wszystko zabite. Właśnie na trutnia. W związku z tym no musiałbym, mogę tylko tak sobie pooglądać. Za dużo bym zrobił tu manewrów. Rzucam sobie tutaj teraz przygotowaną nadstawkę z ramkami. Wyrównam z tymi ramkami na dole, nie? Patrzę, jak jest tamta ułożona. I tak samo układam te, żeby nie było jakichś skosów, bo pszczoły to wykorzystają, porobią mostki. Teraz tak samo układam ten korpus, który zdjąłem z gniazda. No i tą nadstawkę na górę. Tylko muszę jeszcze te pszczółki tu, żebym ich nie pozgniatał, ułożyć. Ciężko. Dobra. Dopasowane. Tym sposobem osiągnąłem cały zestaw wielkopolski, można powiedzieć, który składa się z korpusu. Normalnie to jest tu korpus, ale u mnie to są pół nadstawki już potem. I nadstawka. No czyli zgadza się, nie? Zgadza się. Dobra. Widzicie? Tu jedną przygniotłem. Już ją pszczoły próbują naprawiać i ratować. Coś jej tutaj zrobiłem źle. Tak. No ale od tego mam pszczoły, żeby się tym zajmowały. Żeby wysprzątały takie rzeczy po krasteście. Ile pszczół na przeglądzie zmarnowałem na dwóch ulach,
dwie pszczoły. Czy tu się coś rozbiegło? Nie ma ani jednej. Nie, przepraszam, jest jedna. W powietrzu coś się dzieje, coś mnie atakuje, obsiada. No też nie. On tak wyglądają, słuchajcie, kundle. Moje kundle. I to nie jest wcale prawda, moim zdaniem, że pszczoły się kundlą i dlatego są agresywne. To tak nie jest. Ktoś tak kiedyś powiedział, a niektórzy pszczelarze i pszczelarki, nie sprawdzając tego, powtarzają, a to nie jest wcale prawda. Żeby pszczoła była łagodna, musi być spełnione pewne warunki, niestety. Nie może być zestresowana.